Właśnie zostawiła mnie dziewczyna, ale idę ją przeprosić. Mam nadzieję, że się uda, a wy już teraz oglądajcie, łapkujcie, subskrybujcie. Zresztą załatwcie sami. Kasia! Kasia! Kasia, wybacz mi! Kasiu! To nie tak, jak myślisz, to Zewo! Wiem, że jesteś na dole. Kasia! Kasia, wybacz mi, ja cię nie zdradziłem! To ona mnie tylko rozebrała, między nami nic nie było! Kasia! Ja z nią żadnego seksu nie uprawiałem, Kasia! Kasia! Kasia, wiem, że jesteś w domu! Kasia, odbierz! Kasia, kocham cię! Kasiu, to nie było tak, jak myślisz, z Ewą! Kasia, ja tego nie chciałem zrobić, ona sama weszła do łóżka! Kasia! Kasia, byłem pijany! Kasia, wybacz mi! Kasiu, między mną a Ewą nic nie było! Ja tylko byłem nago, nic z nią, nic tego! Kasia! Kasia, wiesz, żebym cię nigdy nie zdradził! Kasia! Kasiu, szczerze ci mówię, tam był tylko lodzik, nic więcej! To dla mnie nic nie znaczyło, kocham ciebie! Kasia! Kasia, wróć do mnie! Kasia! Ja jej nie zdradziłem, tam tylko był lodzik, niech mi wybaczy! Kasia, bo jeszcze mamy to 1000 zł w prowidencie! Kasia, trzeba to spłacić! Kasia! Mieliśmy wspólnie to na wyjazd nad morze! Kasia! A co cię, baba zostawiła? No, bo się... Panie, bo się dowiedziała, że z inną śpię. Tylko ja z tą drugą. Nic nie było, tylko lodzika mi zrobiła. No to nawet jakbyś chodził, no to co? Ale tylko lodzika i po prostu byłem u niej w mieszkaniu. Ona zarabiała, czy ty zarabiałeś? No, ja 2,5 tysiąca, ona 5 tysięcy. To dlatego, czyli ze względu na pieniążki. A ja! No to wszystkie są takie materialistki, panie. Pewnie. Tylko mi mówiła, szkoła, praca. A ja teraz miałem zarabiać prawie 8 tysięcy, bo miałem przejść w ogóle na wyżej stanowisko. No ona mnie tak w depresję teraz prowadziła. Kasia, przestań tym się przejmować. Po prostu odleć. Przestań się z nią w ogóle interesować. Absolutnie. Bo to jest forma grania na wygraną. Aha, czyli jak jej nie... jak ty walczysz... No kwiaty panie wysyłam. A, i fakera. No tak, bo kwiaty wysyłam. No, listy... Krzyczysz. List do pracy, krzyczę. Krzyczysz. Krzyczę, dokładnie. A ona tylko, o, sobie myśli, debil. Ja będę... Czy na tym mieszkaniu zależy? To jest jej mieszkanie, czy twoje mieszkanie? Wie pan co, ona ma bardzo bogatych rodziców. Ale nie, jej mieszkanie... Jej mieszkanie. Ślub wziąłeś? Nie, nie braliśmy ślubu. A, olej. A ale ona olej. Bardzo bogatych rodziców, panie, będę tak ustawiony. Nie, nie, masz olać. Jak olejesz, może będziesz miał szansę wygrać. Dopóki walczysz, jesteś przegrany. Bo jej pokazuje, że ona dobrze robi. Że mnie olewa? Tak. No. Pan ma złotą radę jednak. Też czytałem o tym w internecie. Jednak to doświadczenie... Ja mam 87 lat. Przeżyłem 39 rok. Ja przeżyłem całą okupację. Socjalizm przeżyłem. Studia skończyłem. Kasiu! Kasia, wiem, że jesteś w domu! Kasia, wybacz mi! Kasia! Kasia, w moim sercu tylko ty! Kasia! To nie jest tak, jak myślisz, z Ewą! Kasia, to nie była zdrada! Kasia, to tak na żarty leżeliśmy nago w łóżku! Kasia! Między mną a Ewą nic nie było! To ona mnie tam zaciągnęła do łóżka! Kasia! Kasia, kocham cię! Kasiu!
Kasia! Kasiu, wybacz mi! Kasiu, to ona mi go wyjęła i wzięła... Kasiu, to był tylko jednorazowy incydent! Seksem z Ewą założyłem gumkę! Kasia! Kasia! Kasiu, kocham cię! Wybacz mi! Kasiu, wróć do mnie, bo musimy spłacić ten kredyt! Kasiu! Jeszcze nam zostały tylko 3 raty po 500 zł. Kasia, nie zostawiaj mnie z tym samego! Kasia! Byliśmy pół roku! Nie zmarnujmy tej miłości! Kasia, jak się zdecydujesz, odblokuj mnie na Facebooku i napisz do mnie! Walczysz o miłość? Dziękuję. Bo to była tylko jednorazowa strata. I się zabezpieczyłem jak nigdy. Pani, a co ja mam robić innego? A to ja nie wiem, co mam robić. To powiedzą mi, że chłopak walczył o nią. Nie trzeba zdradzać. Pani, kurczę, żeby tak mi się bzykać chciałem, co poradziłem. Ona na weekend do rodziców pojechała, bo to jej mieszkanie, bo dzianych ma rodziców. No i co, przyszła koleżanka. A ona nagryła. No tak, bo miała w poniedziałek rano przyjść, a w niedzielę po południu przyszła. To jej wina, tak? Jakby była w poniedziałek rano, to by nie nakryła, ale tak? Ale chciała to sprawdzić. Po prostu. A, sprawdzić. A? Pani, ale ta Ewa to takie rzeczy. No pani może ze mną pokrzyczy, Kasia. Ja pokrzyczę. Albo pani mnie w kajdanki weźmie, ona mnie na litość weźmie i ten. I może zejdzie i mnie uratuje. Ma pani kajdanki? Tak, mam kajdanki. Co ja w policji? No nie wiem, myślałem pani tak ubrana, jako pani jako ochrona pracuje tutaj tak. Chyba. I co, krzyczał ktoś kiedyś w ogóle, tak do kobiety? Co? Krzyczał tak kiedyś z miłości? No ja pierwszy raz coś takiego. Ona wyjdzie, no to powie pani, o ja jestem jego ciocią, jest mu bardzo smutno, chciała samobójstwo popełnić. Panie, panie, krzywdzę panu. Kasia! Kasia! Kasia, wybacz mi! To ona mnie zaciągnęła do łóżka! Kasia, wybacz mi! Kasia, ja nie chciałem tego zrobić! Kasiu! To ona weszła do łóżka! Kasia! Kasia! Kasiu! Nasze ostatnie zdjęcie na Facebooku miało 150 lajków! Kasia! Kasia, zabezpieczyłem się z nią, jak to robiłem! Kasia, kocham cię! Kasiu, po prostu byłem pijany, nie chciałem tego! Kasiu, wybacz mi! Kasia! Kasiu, to ona mi weszła do łóżka! Ja tego nie chciałem, naprawdę! Kasia! To ona mnie rozebrała i na mnie wskoczyła! Walczyłem sam ze sobą, ale to było silniejsze ode mnie, Kasia! 3 miesiące jesteśmy razem, Kasiu! Kasiu, wybacz mi! Kasiu! No pani, kwiaciarnia zamknięta. A pieniędzy nie mam, co pani? No dobra, to na kolana to za darmo, to mogę krzyczeć. Kasiu! Kasiu, to był jednorazowy numerek! Nigdy więcej! Kasiu, byłem pijany, nic nie pamiętam! Kasia! Kasiu! Kasiu, odezwij się na Instagramie! Twój Mariusz! Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.